Cześć, witam wszystkich. Krzysiek Kata, posiekana z kraju lasu. To co mamy tutaj, to jest piękne sobotnie popołudnie. Tak jak widać, obloty, loty, te obloty teraz już o tej porze roku to są takie bardzo, bardzo stonowane, spokojne. Nie ma w nich takiej energii, jak to nieraz na wiosnę. Pszczoły, młode pszczoły się oblatują, czy w ogóle pszczoły wylatują na oblot po dłuższym okresie siedzenia w ulach. Teraz to są takie spokojne loty, spokojne latanie, bardzo dużo pszczół na pożytku pyłkowym i bardzo dużo pszczół przynoszących pyłek do rodzin. Nie wiem, czy to będzie widać. Tutaj pszczółki się oblatują. Tak, tak, i teraz jesteśmy tutaj przy rodzinach produkcyjnych, dużych rodzinach. Tutaj stała rodzina, którą rozwiązałem. Rozwiązałem ją, dzieląc ją praktycznie na trzy. I tutaj do tej rodzinki na górnym korpusie jest dołączona część. Do tej młodej rodziny na 2/3 langstrot jest dołączona część i do tamtej rodziny na 2/3 langstrot widać przez folię jest dołączona część. Musiałem rozrzucić tą rodzinę, bo co prawda to była spora rodzina, widać puste miejsce, co prawda to była spora rodzina, ale ja ją rozrzuciłem, bo po wypuszczeniu też takie rzeczy się dzieją i o tym mówię wprost i otwarcie, żeby nie walić ściemy, tylko mówić wprost. Po wypuszczeniu matki czasem się też tak zdarza, że takie trochę zbyt nerwowe i no, niewłaściwe wypuszczenie matki skutkuje tym, że pszczoły mogą ją okłębić. Dlatego wypuszczając matki z izolatorów trzeba pilnować, żeby matka poszła dokładnie w tą uliczkę, w której był izolator. Tam jest grupa pszczół, która pamięta, zna jej zapach, stanowi jej świtę. No i żeby pszczoły, które wytrząsamy z izolatora, potem też w jak największej ilości właśnie spadły tam, gdzie ta matka poszła. No tutaj coś się omskło, coś się nie udało, takie rzeczy się dzieją. Ja powiem szczerze, do takich spraw podchodzę bardzo spokojnie, bo czy tu będzie 35 czy 34 rodziny, to jest mi dokładnie wszystko jedno. Po prostu te, które w tej chwili zestawiłem i powzmacniałem, będą mocniejsze, silniejsze, będą miały większe szanse na dobrą zimowlę. I to wszystko. Tyle w temacie. Z tych młodych rodzin, w których mam matki zapasowe, już nie chciałem nic z nich brać, bo to są fajne, ukształtowane rodzinki. One co prawda nie są takie duże, ale są fajne i ukształtowane. I takimi chcę je widzieć i takimi chcę je zastać na wiosnę, więc rodzina została rozwiązana, a młode rodziny, zaraz będziemy do nich zaglądać. Tutaj widzimy młodą rodzinkę. Matka była zamknięta w izolatorze 29 września, po ponad miesiącu czerwienia. Wyprowadziła rodzinkę do takiego stanu, że spokojnie można ją puścić do zimy. Ja zaraz pokażę w środku, jak to wygląda. Takiego w sumie nie. Oj, proszę bardzo. Z takiego w sumie niemrawo rozwijającego się odkładu rodzina na 2x5 ramek idzie do zimy. Góra cała zalana. Tutaj, o tutaj też ramki z pokarmem, ale też i prawdopodobnie w tej chwili tutaj też jest czerw. Po wypuszczeniu matki, no nie ma takiej możliwości, żeby te matki nie podczerwiły. A co by było ostatnio dość szeroko komentowane jako taka duża wada tego systemu i z czym ja się kompletnie nie zgadzam, bo generalnie to ta izolacja nie ma na celu poprawienia natury i nie ma na celu udawania bycia mądrzejszym od pszczół. Bardziej chodzi tu o to, żeby osiągnąć stan bezczerwiowy do dokładnego zwalczenia warozy. To jest ta rodzina, którą pokazywałem na poprzednim filmie, która miała bardzo duży osyp. Drugie dymienie nie pokazywało już praktycznie żadnego osypu, więc rodzinka jest wyleczona i w takim stanie idzie sobie do wiosny. Proszę bardzo, ładnie się pszczółki oblatują. Idzie sobie do zimy, tak, bo jeszcze pomiędzy jesienią a wiosną jest zima. Kolejna taka mała rodzinka zestawiona na trzech korpusach, jedna, druga langstrot. Tutaj jest na górze taka miodnia, taki korpus z pokarmem, 5 ramek i tak zasadniczo 3x5 ramek te pszczoły tutaj obejmują. One sobie te gniazdo układają, bo to są jak gdyby, to są połączone pszczoły,
ten korpus został im dodany, one siedziały na dwóch korpusach, ten korpus został im dodany i w takim stanie na trzech korpusach rodzina idzie do zimy. Po takim dodaniu korpusu, bo w środkowym korpusie tutaj był też pokarm, ładnie zasklepiony. I teraz zostały jeszcze 5 ramek na górę razem z pszczołami, rodzina się połączyła. Matka coś tam podczerwiła na dolnym korpusie, a generalnie to one ten korpus górny traktują w tej chwili jako taki bonus i ładnie sobie z niego zaczynają wynosić pokarm, tak jak widać. O, dostałbym strzała prosto w oko. Nie ma żartów, trzeba założyć kapelusz. One sobie teraz korzystają z tego bonusa, wynoszą sobie pokarm, rozkładają go sobie ładnie po gnieździe i też uważam, bardzo dobra zimowla przed nimi. Byliśmy tam na końcu, teraz podchodzimy do kolejnej rodzinki. Też 3x5 ramek. Rodzinka, która została utworzona z odkładu ze starą matką. Odkład ze starą matką, stara matka została wycofana. Rodzinka podzielona na pół, unasienione dwie matki. Jedna została wykorzystana do poddania do tej Włoszki, którą pokazywałem, do tej rodziny, do Włoszek, które pokazywałem na filmie, jak pszczoły pięknie zareagowały na poddanie matki. Później obie rodziny z powrotem zestawione razem, 3x5 ramek. Tak pszczoły siedzą. Tutaj generalnie rozwijają się. Coś tam matka po wypuszczeniu z izolatora też podczerwiła, o tutaj delikatnie. To wszystko, co te matki podczerwiają, to jest jedna bądź dwie rameczki wielkości pięści, nie więcej. Więc po prostu matka musiała się trochę wyprztykać, posiedziała sobie w izolatorze. Nie uważam, żeby to był jakiś problem o tej porze roku. Po prostu tak jak zaczęła, tak i skończy. A rodziny są wyleczone bardzo dokładnie, bo przeszły dwa zabiegi w stanie całkowicie bezczerwiowym, zwalczające varroa destructor. Teraz ponownie, no tą rodzinę widzieliśmy, teraz mamy jeszcze tutaj taką rodzinkę zapasową, jedną. Na trzech ostatnich filmach ta rodzina już była, więc zaglądać do niej nie będziemy. W każdym razie podobnie, 3x5 ramek, matka 20 sierpnia podjęła czerwienie. Przed podjęciem czerwienia matki pszczoły leczone. Po izolacji, po 21 dniach od zaizolowania pszczoły wyleczone. I tak zasadniczo to są... i po wypuszczeniu matki jeszcze jedna próba. I w tym momencie pszczoły są wolne od warozy. Tutaj mamy bardzo ładne latanie. Takie fajne obloty. Proszę. Takie fajne obloty. Jest cieplutko, jest pewnie z 18 stopni. I teraz jeszcze dwie rodziny. Dwie rodziny. Tak, pszczoły przywiezione z pasieczyska łąkowo-leśnego. Podobnie, matka celka, 3x5 ramek, młodziutka celka, która się unasienniła w sierpniu, podjęła czerwienie około 26 sierpnia i z takiej w sumie dość słabej rodzinki, dość słabej ją pociągnęła poprzez całe wrześniowe czerwienie, pociągnęła ją do takich rozmiarów, gdzie spokojnie można zimować i spokojnie można czekać wiosny. Korpus górny cały w pokarmie, korpus środkowy częściowo w pokarmie, częściowo prawdopodobnie w tej chwili jest czerw. I na końcu rodzina, która też przyjechała z pasieczyska łąkowo-leśnego, a która była przedmiotem mojej największej troski z tego względu, że to była rodzina, która te wszystkie matki młode, sierpniowe wychowała. Ja je wychowywałem w takim odkładzie, w którym było bardzo, bardzo dużo i gęsto pszczół. Później dołożyłem im ramkę czerwia otwartego, żeby przy czerwiu otwartym matki się wychowywały. W każdym razie, jako że ta rodzina była wzięta jako taki sypaniec i było to zrobione pod koniec lipca albo na początku sierpnia, no ale raczej pod koniec lipca. To ja się najbardziej bałem o to, ile tych pszczół tutaj pójdzie do zimy. No okazuje się, że akurat w tej rodzinie trafiła się chyba najbardziej plenna z tych młodych matek i ja tu jeszcze, żeby spać spokojnie,
Dołożyłem taki właśnie z drugiej rodziny, taki jeden korpusik, tak skromnie, bo skromnie, ale zawsze troszkę obsiadany przez pszczoły i powstaje taka rodzinka zapasowa, tak samo 3×5. Cały korpus ten jest, ten korpus cały górny jest w pokarmie. Tutaj jest bardzo dużo pokarmu w korpusie środkowym, bardzo dużo pokarmu. No widać, jakiś zwierz w lesie tutaj próbował się dostać. I dolny korpus to jest ten korpus, który tutaj dołączałem. On chwilowo stał na górze, przestawiłem go na dół jako poduszkę powietrzną. Pszczoły sobie gospodarują, szykują się do zimy. Jeszcze raz, obloty, młode celki się oblatują. I tak gwoli podsumowania, tworzenie takich młodych rodzinek, unaśnienianie późnych matek, tworzenie młodych rodzinek, no rewelacyjna sprawa, przede wszystkim dlatego, że no przedłużamy sobie sezon, możemy sobie dłużej popracować z tymi matkami. Nie, powiem Wam szczerze, ten temat wychowu matek i unaśnieniania, no przede wszystkim unaśnieniania matek pszczelich, tak wciągnął i tak pociągnął, że ciężko mi było się z tym rozstać i teraz no to efekt tego jest taki, że naprawdę fajne matki są w rodzinach. W tej chwili czerwią, no bo nie ma innej możliwości. Młoda matka wypuszczona niedawno z Irlatola musi podczerwić, ale ja jestem na to przygotowany, wiem, że coś takiego jest i z pełną świadomością zamykam matki w izolatorach i wypuszczam matki z izolatorów nie po to, żeby sterować rozwojem rodziny pszczelej, tylko po to, żeby skutecznie wyleczyć pszczoły z pasożyta, z Varroa destructor, bez gdybania, zastanawiania się, czy w rodzinie jest czerw, czy nie ma młode rodziny. Mówiłem na wiosnę tego roku, nagrywałem film Mała rodzina, wielkie możliwości, pokazywałem rodzinkę, od której temat tych młodych rodzin zapasowych w ogóle się na tej pasiece mojej zaczął, bo miałem taką rodzinkę, która ledwo z zimy wyszła, tam siedziała na jakichś czterech ramkach i tak nie bardzo było co z nią zrobić, a byłem zafascynowany wykładem, który nagrał Michael Palmer na jednej ze stron na YouTubie, można zresztą ten wykład znaleźć, który nazwał ten wykład Zrównoważona pasieka. Takie młode rodziny, to jest coś, czego mojej pasiece brakowało i brakowało dlatego, że wchodząc w temat wychowu matek pszczelich, czy się je robi dla siebie, czy się robi na sprzedaż, no przede wszystkim trzeba mieć co z tymi matkami zrobić wtedy, kiedy one się pojawiają. Można oczywiście sobie ze względu na własne potrzeby termin tego wychowu ustawiać, ale też unaśnienianie matek pszczelich kosztuje zasoby pszczoły, czerw i są takie momenty w trakcie sezonu produkcyjnego, kiedy bardzo szkoda jest uszczuplać rodziny produkcyjne. Uważam, że sprawy związane z wychowem matek pszczelich, unasiennianiem matek pszczelich powinno się tak na tyle, na ile się da, oddzielić od produkcji miodu, no i a przede wszystkim unasiennianie matek pszczelich. I tutaj te rodziny są robione po to i są stworzone po to, żeby już od wiosny, wtedy kiedy pojawi się szansa, pojawi się w przyrodzie trud, nie będzie można wychowywać matki, to ja wtedy mam cały zestaw, raz, dwa, trzy korpusy, takich 6 rodzin, czyli 18 korpusów, czyli na dzień dobry, bez najmniejszego problemu można 18 matek unasiennić, a myślę, że w trakcie sezonu, w okolicach, nie wiem, 15-20 maja, kiedy się matki zaczną pojawiać, to te pszczoły to już będą tak silne, że zdecydowanie więcej można będzie z tego wydusić niż tylko 18 takich korpusików. I wtedy cały proces, cały ten fakt posiadania własnych matek nabiera jeszcze takiego smaku, że nie osłabia się rodzin produkcyjnych, a odkłady z rodzin produkcyjnych robi się wtedy, kiedy faktycznie trzeba i kiedy faktycznie przychodzi pora, a nie wtedy, kiedy musi się to zrobić. Więc młode rodziny są 6 sztuk na 34 rodziny w tej chwili na pasiece, 6 sztuk takich, które traktuję jako rodziny zapasowe i które od samego początku będą w ten sposób prowadzone na wiosnę, że będą służyły mi zarówno jako rodziny, od których będę pobierał czerw do wzmacniania rodzin wychowujących, które będą wychowywały matki pszczele, jak i będę traktował je jako dawcę pszczół i dawcę czerwiu do rodzinek weselnych, w których matki się będą unasienniały. Ja swoje matki pszczele, które u mnie się wychowują, unasienniam właśnie w takich korpusikach i rok w rok będzie to robione i myślę, że z roku na rok tych młodych rodzinek będzie u mnie coraz więcej. Tak właśnie zestawionych 3×5 ramek do zimowli będzie ich coraz więcej.
I takie rodzinki będzie można tak podzielić, zestawić w zależności od potrzeby. Można to będzie robić no, bardzo plastycznie. To jest właśnie cała magia pracy na takiej niskiej ramce, gdzie jedna taka połóweczka wyciągnięta z rodziny, powiedzmy sobie, plus jeszcze jakieś tam dwie inne ramki i już matka może się nasiennić i już to wszystko pracuje. Więc tak w sumie chyba i ostatni film w tym sezonie, w którym oglądaliśmy u mnie pszczoły, no bo ja już więcej nie będę nagrywał, a w przyszłym tygodniu się nie będę nagrywał przy pszczołach. W przyszłym tygodniu ma się ochłodzić. One już wiążą kłęby, będą siedziały, jakoś będą musiały sobie dać radę w tym momencie, w którym mają w tej chwili jeszcze czerw. No, ale to wszystko będzie, uważam, że wszystko przejdzie dobrze. Zaczniemy sobie rozmawiać o trochę innych tematach, może trochę tematów sprzętowych. Ja bardzo wszystkim dziękuję za uwagę. Ten temat młodych rodzin i unasienniania matek w korzystaniu, w oparciu o te młode rodzinki będzie przeze mnie kontynuowany w przyszłym roku na wiosnę. I wtedy dokładnie będę pokazywał i dokładnie będę omawiał wszystkie te etapy doprowadzenia takiej młodej rodzinki do siły oraz wszystkie etapy, gdzie ona jest później tak dzielona, gdzie odbierany jest od niej czerw. Będę to wszystko pokazywał tak, żeby no, po pierwsze pokazać, jak to fajnie może działać, a po drugie zachęcić wszystkich do pracy na takich właśnie młodych rodzinkach. Ja jestem trochę takim oportunistą pszczelarskim, no bo zrobiłem sobie ramkę, z której w Polsce pewnie nie ma nikt, jedna druga Langstroth i na niej pracuję, ale tak zasadniczo to wszystko to samo można zrobić też na jednej, drugiej Dadant, już nie mówiąc o jednej, drugiej Wielkopolskiej. Tak, podobnie też mogłaby funkcjonować 18 Wielkopolska, jeżeli koledzy takie ramki mają, więc gorąco wszystkich namawiam. Takie rodziny to jest, wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach taki niezbędny bufor, niezbędny zapas pszczół do takiej kompleksowej, podobnie jak w wykładzie, zrównoważonej pracy na pasiece. Pozdrawiam gorąco, trzymajcie się, cześć!